3, 2, 1, start! Około 30 osób wzięło udział w biegach narciarskich wokół Suwalskiego Zalewu Arkadia. Najlepsi pokonali aż 6 km. Imprezę zorganizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Wyniki nie były najważniejsze. Nie prowadzono nawet klasyfikacji. Chodziło głównie o dobrą zabawę na świeżym powietrzu. Najmłodsi mieli do pokonania pół kilometra, a starsi od 1 do 3 pętli wokół zalewu. W przygotowaniu tras pomogli doświadczeni w międzynarodowych maratonach narciarskich znani miłośnicy tego sportu Artur Apalko i Wojciech Klekot. Na starcie pojawili się zarówno kilkulatkowie, jak i 40, a nawet 50-letni narciarze. Wszyscy ukończyli bieg w doskonałych humorach. Sam zacząłem biegać w tym roku. Co jest w bieganiu na nartach najważniejsze? Kondycja. Tak to moje żeglarstwo. Nie wiem, to jest pierwszy w ogóle taki bieg, bo ja pierwszy raz w takim czymś uczestniczę. Zresztą na nartach biegowych jestem pierwszy raz od 30 lat. Gdzieś tak mniej więcej. W szkole podstawowej biegałam na nartach, w tej chwili zjeżdżam na nartach. Na nartach zjazdowych zjeżdżam, dlatego tylko jedno okrążenie zadeklarowałam. Co dają narty? Pobyt na świeżym powietrzu i ruch. Dlaczego biegasz na nartach? Ktoś ciebie namówił? Bo dla mnie to jest przyjemność. Kto ci przypiął narty? Tata. Ale to chyba ciężko tak biegać, co? No. A uprawiasz jeszcze jakieś inne sporty? Uprawiam jeżdżenie na rowerze. Trasa nie była trudna w sam raz dla amatorów, ocenił Artur Apalko, który ma na koncie kilka międzynarodowych biegów na dystansie 50 km i dłuższych. Myślę, że to będzie impreza cykliczna. Mówię, oby tylko warunki dopisywały co roku. I myślę, że zainteresowanie też będzie z każdym rokiem coraz większe. Mówię, oby tylko śnieg, oby tylko warunki. No dzisiaj jest super. W twoim przypadku dlaczego narty biegowe? A kiedyś jeszcze w szkole średniej trenowałem 2 lata biaton. Jakoś tak zostało. Wolę troszeczkę się męczyć na nartach niż w pozycji statycznej zjeżdżać. Co to daje? Praca mięśni obręczy barkowej, grzbiet, brzuch, nogi. Ogólnie ruch. Zadowolony z frekwencji był Waldemar Borysewicz, dyrektor OSIR-u. Jak mówi, dopisali też kibice. Ośrodek Sportu i Rekreacji myśli już o kolejnych sportowych piknikach rodzinnych nad zalewem, tym razem dla biegaczy i rowerzystów. W przyszłości jest pomysł, żeby to był cykl takich imprez rodzinnych, które będą wiązały się z zalewem Arkadia. Jeszcze myślimy nad nazwą, padła nawet propozycja rodzinna Arkadia, także w tym kierunku będziemy szli. Na pewno będziemy chcieli w następnym czasie zorganizować jeszcze zawody biegowe właśnie dookoła Arkadii oraz zawody rowerowe. Czekamy oczywiście na inne pomysły, które moglibyśmy tutaj wprowadzić w życie. Po biegach wszyscy spotkali się przy ognisku. Była grochówka, kiełbaski z ogniska i losowanie nagród ufundowanych przez organizatorów.